serdecznie Państwa witam w programie o książkach Ewa Poleca. Tak się złożyło, że przygotowałam dzisiaj dla Państwa z naszej bibliotecznej półki kilka powieści, które jak później przeglądałam je w domu, okazały się takimi smutnymi historiami, a niektóre, jak chociażby ta, którą trzymam w ręku, to po prostu przejmująca, tragiczna opowieść o ludzkim okrucieństwie, o nietolerancji, wykorzystywaniu innych, o handlu żywym towarem, o braku zrozumienia i miłości w rodzinie. Autorką jest Anna Janyska, Kura i zaklinacz deszczu. Taka piękna okładka, jakby wycinanka ludowa, nie wiem, być może właśnie ukraińska, ponieważ bohaterką jest młoda kobieta, poznajemy ją jako dziecko, Luba z Ukrainy. Historia jest rzeczywiście bardzo przejmująca, ponieważ Luba od dzieciństwa jest bita, przyzwyczajona do tego, że jej ciało nie jest jej własnością. Taka historia, kiedy właściwie matka nie jest taką osobą bardzo czułą i opiekuńczą, natomiast dziewczynką bardziej opiekuje się babka, ale babka również ma zakodowane to, że wychowując, właściwie to nawet nie babka, to siostra babki. Jakieś tragizmy w tej rodzinie spowodowały, że te trzy kobiety żyły razem, obok siebie, samotnie, ale też właśnie już w tym domu przemoc i bicie było na porządku dziennym. Właśnie babka, chociaż nauczyła ją wiele rzeczy, które później w dorosłym życiu się przydały, to była osobą, która stosowała wobec dziewczynki jedną metodę wychowawczą, mocne bicie pasem. Tak więc Luba na Ukrainie już przyzwyczaiła się do tego, że jest bita, że biła ją babka, biła ją matka, ale później stała się rzecz tragiczna, bo kiedy dziewczyna przeżywała pierwszą miłość, zakochała się, urodziła dziecko, wyszła za mąż, okazało się, że matka ukradła jej tego męża, ukochanego Wasyla, ba, ukradła jej nawet dziecko. Także dziewczyna przyzwyczajona do tego, że wszyscy ją popychali, bili, wszystko można jej było zabrać, tak jak tutaj czasem pisze, właśnie jej ciało nie było jej własnością. Ale teraz później, kiedy odkryła to takie tragiczne wydarzenie, że właśnie mama jakby ukradła jej życie, dziecko, męża, kiedy z tego domu uciekła, to znowu popadła też za sprawą jakiegoś wyrafinowanego mężczyzny, który udawał uczucie, wywiózł ją z tej Ukrainy do Londynu, później do różnych innych krajów Europy. Po prostu została porwana i zmuszona do prostytucji, ale również była okrutnie bita i gwałcona. Dziewczyna niezwykle ładna, piękna, która nigdy nie czuła tego, że właśnie jest taką osobą. Nie czuła, że właśnie jest kobietą, która może budzić jakieś uczucia, ponieważ zawsze była tak źle traktowana, a jednocześnie nie było w jej domu luster, nikt jej nigdy nie powiedział, że jest ładna i mądra, wręcz przeciwnie. Okazuje się jednak, że po jakimś takim traumatycznym przeżyciu Luba okrutnie pobita zostaje odnaleziona przez policję i tutaj opiekuje się nią program La Strada i dziewczyna, już tu dalej właśnie przebywająca w Czechach, jakby wypiera te swoje przeżycia i po prostu i cały czas mówi o tym, że ciało to nie jest osoba, że to nie wszystko. Udaje jej się zdobyć średnie wykształcenie. Z programu La Strada jest umieszczona
w kawiarni, gdzie szefowa pomaga jej, opiekuje się, również bywalcy kawiarni, jak to Luba mówi, malarze i prawnicy pomagają jej w zdobyciu mieszkania. Taka właśnie też do niej przychodzi pomoc. Powieść Anny Janyskiej właśnie traktuje i o duszy, i o ciele. Ale nie jest ta Luba z Ukrainy jedyną bohaterką książki, ponieważ te rozdziały przeplatają się tak, że jeden rozdział poświęcony jest drugiemu bohaterowi, mężczyźnie, który również jest w jakimś takim zanurzony w jakiejś dziwnej swojej osobowości, obiera codziennie inne trasy wycieczek, przebiera się za różne osoby i też jakby ten mężczyzna, jego tożsamość nie jest przypisana do jednego ciała. Przyznam, że ten wątek drugi tak mnie mniej zainteresował, ponieważ czytając tę powieść, jakby tak podążałam z wielką ciekawością za losami Luby z Ukrainy, że zaczęłam pomijać już od połowy książki ten rozdział o bohaterze, o tym drugim bohaterze, bo właściwie te wątki się nie łączą. Te przeżycia Luby są straszne, ale okazuje się, że na końcu dochodzi do wymierzenia przez tę dziewczynę sprawiedliwości, kiedy na jej drodze stanie jej okrutnik, który odbierał jej wszystko, właśnie Cyryl, który wysłał ją do tych europejskich burdeli, poniżał i powodował właśnie, że przeżyła takie piekło. Kiedy stanął na jej drodze, ona jakimś nieszczęśliwym przypadkiem, ale jednak pchnęła go, zwaliła do jakiegoś wykopu i wymierzyła mu sprawiedliwość. I tak pisze, tak mówi: zabiłam go w imię dobra, wielu kobietom wyprostowałam ścieżki, wiele uchroniłam przed upadkiem, strachem i poniżeniem. Nie, nie mam wyrzutów sumienia, żadnych, przemyślałam i wystarczy. Poza tym tak naprawdę odebrałam mu tylko ciało. A czy to jest życie? Czy to jest tylko życie ciała, a cała reszta to spekulacje? I właściwie ta historia, o której tu Luba pisze, to ona ją pisze po latach. I też po latach dowiadujemy się o tej córce, która pozostała z babką, a tak naprawdę ona podszywała się za jej matkę na Ukrainie, jaki los ją spotkał i jak później dochodzi do spotkania. Warto przeczytać tę książkę, też może właśnie dlatego, że nie jest ona napisana takim językiem prostym, ale właśnie takim bardziej literackim, poetyckim, i te przeżycia, wspomnienia bohaterki są naprawdę bardzo, bardzo pobudzające, ale właśnie mówią o tym, jakie okrutne życie było tej biednej dziewczynie, która naprawdę powinna doznać jakiejś opieki od ludzi, jakie było jej udziałem. Sama autorka, Anna Janyska, jest scenarzystką, dramaturgiem, pisarzem, ale również poetką i tłumaczką z literatury czeskiej na język polski. Jest psychologiem, pedagogiem, ale właśnie większą część życia spędziła w Czechach i pracowała w takim programie wsparcia dla rodzin z dziećmi ciężko upośledzonymi. Ale też przez 3 lata mieszkała w Paryżu jako żona czeskiego dyplomaty. Autorka ma już 3 dorosłych dzieci, publikuje i w czasopismach i czeskich, i polskich, pisze opowiadania, dramaty. Państwo może też pamiętacie, jak właśnie to ona jest autorką scenariusza do takiego serialu Pensjonat pod Różą, czy też Tancerze, albo Galeria. Również współautorką do scenariusza Dom nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem. Bardzo ciekawie książka napisana, traktuje o duszy i o ciele, ale też bohaterowie zanurzeni są w taki magiczny cykl natury i wierzą, że ochroni ich
taka mądrość ludowa i jednak dążą do swojego szczęścia pomimo okrutnego losu, który jest ich udziałem. To może tyle o tej książce, która naprawdę mną wstrząsnęła i trudno było zapomnieć bohaterkę, tak jak również ta historia, którą napisała, właściwie to są opowiadania Mariany Enriquez, To, co utraciliśmy w ogniu. Jest to też dziennikarka pracująca w De La Plata, w argentyńskim dzienniku i z kolei, proszę bardzo, tu jest portret tej dziennikarki. Niektórzy recenzenci twierdzą, że ta autorka, te opowiadania jej są zbliżone do najlepszych tekstów Cortazara. To są historie o Argentynie, historie o tym, co dzieje się w Buenos Aires, w tym marginesie społecznym. Ja zdążyłam przeczytać jedno opowiadanie, pierwsze i chyba najbardziej wstrząsające, Brudny dzieciak. I tego opowiadania naprawdę nie można tak szybko zapomnieć. Jest to historia, kiedy właśnie nikt nie pomaga, a 5-letni chłopczyk, dlatego brudny dzieciak, wegetuje z matką, narkomanką na ulicy. Mało tego, pojawiają się jakieś okrutne mordy, ponieważ w tym mieście grasują ludzie, którzy wierzą w jakieś przesądy, że dochodzi do zabójstw małych dzieci, ucinania im głów. Jest to jakaś niezwykle, nawet trudno powiedzieć, że sekta, ale jakaś wypaczona jakimiś ludowymi przesądami magicznymi grupa ludzi. Ten brudny dzieciak spotyka się w pewnym momencie z kobietą, puka do jej drzwi, ona mu pomaga, daje mu jeść, ale potem zostawia go na tej ulicy i na koniec tego opowiadania, niestety nigdy sobie tego nie wybaczy, że dziecko zniknęło. I kiedy wreszcie odnajduje tę kobietę, matkę, to ona się śmieje, że oddałam im tego dzieciaka i następne urodzę i też oddam. To są właśnie takie historie, kiedy być może właśnie w tym kraju to jest charakterystyczne, że jeszcze są takie przesądy i wierzenia ludowe, jakieś magiczne, jakieś dotyczące czarnej magii. Ale też właśnie ci, którzy mogliby pomóc, jakby odwracają się i zamykają drzwi przed małym dzieckiem. To opowiadanie naprawdę wytrąca z równowagi. Nie wiem jak następne, ale było mi już ciężko dalej kontynuować tę lekturę. I teraz znowu taka historia, jak często się one powtarzają. Niedawno Państwu też opowiadałam o tym, jak syn pisał dziennik o umierającym ojcu. Tutaj mamy też taką historię Paul Calaniti, opowieść o genialnym chirurgu, który neurochirurg bardzo wybitny, jeden z najzdolniejszych amerykańskich neurochirurgów, zmarł w 2015 roku w wieku 36 lat. I właśnie człowiek, który ratował życie wielu ludziom, usłyszał nagle diagnozę, że jest w czwartym stadium raka płuc i w jednej chwili z lekarza ratującego życie innym stał się sam pacjentem, który walczy z chorobą. Świadomy tego, że z nią nie wygra, nie zamknął oczu na śmierć, postanowił pisać o tym właśnie momencie odchodzenia i żeby ten jego tekst stał się drogowskazem dla innych pacjentów, ale też tu jest opisana właśnie taka historia, ponieważ jego żona towarzyszyła mu do końca, więc oprócz tego, że sam jakby
z wielką determinacją opisuje, pisze te swoje przeżycia, odchodzenia w pamiętniku, to również poznajemy tutaj historię wielkiej miłości małżeńskiej. W czasie tej najważniejszej próby choroby partnera. No i teraz, żeby Państwa troszeczkę rozweselić, ale nie za bardzo, wybrałam jeszcze dwie powieści z kategorii takich powieści historycznych, ale z wątkiem no, romansowym, miłosnym. Pierwsza powieść to powieść Sary Lark, Nadzieja na końcu świata. Okazuje się, że pisarka, która urodziła się w Zagłębiu Rury w Niemczech, a zafascynowana została Nową Zelandią i dużo napisała książek o Maorysach, o właśnie też takiej grupie etnicznej, która była niezwykle poniżana w swym kraju. Dopiero teraz robi się jakieś programy i projekty i ceni się tą autentyczną ludność nowozelandzką, a więc Maorysów. Ale mało tego, ta historia właściwie dotyczy Polski. Bohaterką tej książki jest młodziutka Helena Grabowska, jej siostra Lucyna. Okazuje się, że w 1944 roku deportowano całą rodzinę ze Lwowa na Syberię. I później tutaj te dzieci jako sieroty docierają do Persji. Historia nam znana, właśnie tak było przecież, kiedy nagle tworzyła się armia polska, kiedy alianci byli zainteresowani, żeby armia powstała, to z tych obozów, do których Stalin wysłał Polaków, deportował Polaków z ich gospodarstw, z ich miejsc, domów, aby zrobić miejsca swoim Rosjanom, czerwonoarmistom, którzy te tereny zajęli, to właśnie utworzono taki obóz dla dzieci, dla tych sierot w Nowej Zelandii i Nowa Zelandia przyjęła kilkaset takich polskich sierot. Najpierw właśnie do Iranu, do Persji, ale ponieważ wiadomo było, że Irańczycy się bardzo zaopiekowali obozem dla sierot z Polski, ale ponieważ to nie były dla nich warunki, więc przetransportowano właśnie i tutaj Nowa Zelandia obudziła nadzieję na lepsze życie i tych naszych emigrantów z Polski tam zatrzymano, dostali pomoc, dostali możliwość nauki, a nawet ściągnęli swoje rodziny. No niektórzy nie wrócili do Polski, ponieważ znowuż okazało się, że ponownie Polska jest pod jakby protektoratem Rosji już w tej powojennej historii, więc zostali tam. I to jest taka ciekawa historia, niby powieść taka historyczno-romantyczna, ale w tle są wydarzenia z historii naszego kraju. I jeszcze jedna powieść Anny Jakobs, też taka saga rodzinna W labiryncie wspomnień. Ta książka dotyczy zdarzeń z 1916 roku, a więc I wojna światowa. Scenerią tej powieści jest Augsburg, rodzina mieszkająca w Augsburgu. No i taka historia właśnie rodzinna na tle historii Niemiec. No też jak zwykle na okładkach można przeczytać, że to jest bestseller. No nie wiem, czy rzeczywiście, ale wydaje mi się, że ci Państwo, którzy lubią czytać takie sagi rodzinne z historią w tle, to myślę, że warto też ją dla Państwa polecić. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie o książkach.